Witam na lekcji dotyczącej seismologii trzęsień ziemi w gimnazjum. W pierwszej kolejności, cóż to jest takiego seismologia? To jest to nauka, która zajmuje się trzęsień ziemi i rozchodzeniem się fal sejsmicznych wewnątrz ziemi. Przejdźmy i co bada sejsmologia. Otóż w pierwszej kolejności dowiedzmy się, cóż to jest takiego trzęsienie ziemi. Trzęsienie ziemi to prawdopodobne pękanie skorupy ziemskiej, podczas którego wyzwalana jest nagromadzona energia sprężysta. Często tylko w postaci fal sejsmicznych. W większości energia ta jest zużywana na poruszenie mas skalnych oraz wydzielenie ciepła podczas takiego pękania. Nie to my odczuwamy na powierzchni Ziemi lub to jest rejestrowane przez sprzęt sejsmologiczny, o czym chwilę, jest właśnie ta energia sprężysta, która jest tylko częścią wyprowadzonej ze źródła energii. Wspominałem, to co obserwujemy, to co mamy, czy też to co zapisamy za pomocą sprzętu sejsmologicznego, to tak zwane sejsmogramy. To zapisy wstrząsów sejsmicznych, które charakteryzują się pewnymi cechami, czyli rotacją pewnych faz sejsmicznych dochodzących do rejestratora. Cóż to jest takiego fala sejsmiczna oraz jakie są najbardziej charakterystyczne cechy sejsmogramów, to jeszcze będziemy mówić. Studiuję sejsmologię, można podzielić na dwa podstawowe etapy. Pierwszy to jest tak zwana fizyka ogniska, czy też fizyka źródła sejsmicznego. To jest struktura Ziemi i badanie, co też we wnętrzu Ziemi się znajduje. Jeżeli chodzi o fizykę źródła sejsmicznego, jest to od lokalizacji wstrząsów, poprzez badanie ich mechanizmów, czy też poprzez propagację pękania gruntów, w jakim kierunku pękania następowało. Ogniska, siła wstrząsu, czy też jak bardzo był odczuwany na powierzchni. Jeśli chodzi o strukturę, to jest to badanie tego, co znajduje się w środku naszej planety za pomocą fal sejsmicznych, które zostały emitowane sejsmicznego oraz po jakiejś tam drodze i po jakimś tam czasie zostały zaobserwowane na powierzchni Ziemi w różnych jej miejscach. Wszystkie te badania, zarówno fizyki ogniska, jak i te związane z strukturą Ziemi, mają zadanie pomóc nam zrozumieć zachowanie czy też prognozowanie wstrząsów sejsmicznych w przyszłości. Jak wszyscy wiemy, wstrząsy sejsmiczne wiążą się z bardzo niebezpiecznymi zjawiskami, z niszami czy też szkodzeniami w budynkach, mostach i infrastrukturze. Wyzwanie najlepiej prognozy trzęsienia ziemi na przyszłość. Cóż takiego prognoza? Jest to nic innego jak wyznanie czasu, miejsca oraz potencjalnej siły danego wstrząsu. Niestety w obecnej chwili nie jesteśmy w stanie zaprognozować z odpowiednią dokładnością wstrząsów sejsmicznych. To znaczy jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie on mniej więcej wystąpią. Natomiast jesteśmy w stanie powiedzieć, jaką siłę dane wstrząsy mogą mieć. Natomiast nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy dokładnie się to stanie. Jednak tworzą dzięki tym takie analizy zagrożenia, które potrafią w połączeniu z badaniami prowadzonymi przez inżynierów budownictwa na określenie odpowiednich norm budowlanych,
czy też konstrukcyjnych, które w danych warunkach potrafią nam informacje o tym, jakie budowy stawiać w danym terenie, aby były one odporne na trzęsienia ziemi. Kolejną podstawą podział sejsmiczności ze względu na sejsmiczność naturalną oraz indukowaną. Jeżeli jest sejsmiczność naturalną, to jest to sejsmiczność duża. Codziennie na całym świecie kilkanaście zjawisk, które mogą być odczute przez człowieka. Ta sejsmiczność naturalna jest związana głównie z geologią oraz tektoniką, z wulkanizmem. Sejsmiczność indukowana jest to pewien dział sejsmiczności, czy pewna grupa sejsmiczności, która jest związana bezpośrednio z działalnością człowieka. Jest to bardzo ciekawa myśl i można ją podzielić na tą z górnictwem i wydobyciem geozasobów, czy to w górnictwie podziemnym, czy to odkrywkowym, czy też na przykład w geotermii lub w takim ostatnio wydobyciu gazów z łupków. Jest też sejsmiczność związana z napełnieniem zbiorników wodnych oraz jedna z bardziej ciekawych sejsmiczności indukowanych działalnością człowieka to sejsmiczność związana z próbami z bronią jądrową. W obecnym czasie trochę zapomina, bardziej rozwija się ta tak zwana sejsmologia kryminalistyczna w latach 70. XX wieku. Nie ma uwagi na próby jądrowe dokonywane na przykład w Korei Północnej. Cały czas bardzo ciekawe zagadnienie. Warto wspomnieć, że jeżeli chodzi o wstrząsy naturalne, tektoniczne czy też wulkaniczne, to najsilniejsze z nich dochodziły do zwanej magnitudy 9. Cóż, magnituda, to jeszcze sobie powiemy, można to mniej więcej określić jako tak zwana skala Richtera, która jest dość popularnie przedstawiana w polskich mediach. Natomiast jeśli chodzi o sejsmiczność indukowaną, to najsilniejsze wstrząsy, które prawdopodobnie wystąpiły pomocy człowieka, tak to w cudzysłowie nazwijmy, związane z napełnianiem zbiorników wodnych i tutaj magnituda dochodziła do 1,5. Jest to działalność człowieka, to jest kwestia cały czas do rozważań naukowych. Jeżeli chodzi zaś o górnictwo i wydobycie, to wstrząsy tutaj są raczej małe. W przypadku wstrząsów górniczych magnitudy dochodzą do około 4, czy wstrząs miał około 5. Te związane z wydobyciem węgla wodorów są jeszcze mniejsze, zazwyczaj o magnitudzie poniżej 2, często w ogóle nieodczuwalne przez człowieka. Co nieco o tektonice i trzęsieniach ziemi. Tak jak wcześniej powiedziałem, gdzie wstrząsy mogą wystąpić. Nie wiemy natomiast, gdzie to, kiedy dokładnie te wstrząsy mogą nastąpić. Generalnie przyjmuje się obecnie za najbardziej prawdopodobną teorię budowy ziemi, czy też płyt ziemskie jako z tak zwanych płyt tektonicznych. Płyt jest kilkanaście, my tutaj nie będziemy ich wymieniać. To warto, myślę, że na lekcjach będzie na ten temat do pełnienia cały sporo. Ja bym
Natomiast chciałbym Wam przedstawić schemat lokacji, czy też powstawania strzelców z płytami tektonicznymi. Otóż w dobie takiej cyfrowej, powiedzmy, tutaj na całej ziemi rozłożone jest kilka sieci sejsmicznych zdolnych do lokalizacji i rejestracji wstrząsów. Potrafiliśmy zbadać rozłożenie przestrzenne wstrząsów na całej planecie. Otóż okazało się, że te lokalizacje wstrząsów układają się w pewien bardzo charakterystyczny wzór. Ten z grubsza odpowiada granicom płyt tektonicznych. Na granicach płyt tektonicznych mamy do czynienia z pewnymi nieciągłościami geologicznymi. Te nieciągłości geologiczne nazywamy w geologii uskokami. Na tych uskokach powstają podczas pękania skorupki, powstają czy też lokalizowane są źródła sejsmiczne. Mamy trzawowe typy uskoków. Jest to uskok normalny, którego zachowanie przedstawia animacja. Warto tutaj uważać, że uskok normalny to taki uskok, w którym to skrzydło, tak zwane wiszą, opada zgodnie z siłą grawitacji. Kolejnym typem uskoków jest uskok odwrócony. Jest to uskok, w którym siły skorupy ziemskiej działają w ten sposób, że jedna część uskoku jest wynoszona ponad drugą część uskoku. Ta się przejdzie do działania sił grawitacji. Trzecim typem, podstawowym typem uskoku jest uskok przesuwczy. Jest to uskok, w którym siły działają w ten sposób, że masy skalne między sobą, powołując, tutaj zostało na tym rysunku wykazane, między innymi zmiany rzecznych. Oczywiście są to trzy podstawowe typy uskoków, które są bardzo idealizowane. Tak naprawdę pomiędzy tymi typami uskoków jest duże przemieszanie. Najczęściej występują uskoki zrzutowe i zrzutowo-przesuwcze, które są między sobą wymieszane. Każda z granic tektonicznych ma swoje typów i tak najczęściej w ryftach oceanicznych, czyli na środku oceanów są to uskoki normalne. Tam, gdzie jedna płyta oceaniczna, pyta drugą w strefach subdukcji są to uskoki odwrócone, natomiast uskoki przesuwcze są najczęściej widoczne na granicach płyt uzyskanych. Takim najbardziej charakterystycznym, czy też znanym uskokiem przesuwczym jest uskok San Andreas w Kalifornii. Mniej więcej, cóż to jest sejsmologia, jak powstają, jakie są typy trzęsień. Możemy przejść do fal sejsmicznych i ich pomiarów. Otóż gdybyśmy nie wiedzieli o trzęsieniach ziemi, gdyby to, że potrafimy jak zmierzyć. Ale nie mamy samego trzęsienia ziemi, tylko mamy falę sejsmiczną, która od źródła trzęsienia poprzez właśnie skorupę ziemską dochodzi do czujnika. Przez te czujniki były bardzo różne. Pierwszym znanym teoretycznie czujnikiem
można powiedzieć, sejsmicznym był tak zwany sejsmoskop, który został zbudowany w Chinach już w pierwszym wieku przed naszą erą. Było to proste urządzenie, może prosto mierzyło. I to, co tutaj w tym sejsmoskopie mogliśmy zaobserwować, to podczas dojścia fali sejsmicznej z jednej z główki tego na tym sejsmoskopie wypadała kulka. W ten sposób mieliśmy informację o kierunku fali sejsmicznej do urządzeń. Mając kilka takich urządzeń, mogliśmy więcej określić kierunek na poszczególnym tym urządzeniu i następnie, mając kilka kierunków, określić przybliżony punkt trzęsienia ziemi. W wieku XX zaczęły powstawać nieco bardziej skomplikowane urządzenia pomiarowe. Nie skomplikowane, co bardziej dokładne. I w wieku XX zauważono, że fala sejsmiczna potrafi rozruszać tak zwaną masę bezwładną, która będzie drgała i będzie rejestrowała przemieszczenie się gruntu po takim, nazwijmy, trądzeniu. Tylko jeden mały problem. Taka masa bezwładna powinna być bardzo, bardzo duża. Co znaczy duża? Otóż duża w tym przypadku znaczy około 1 tony. Takie urządzenia powstawały. To pierwsze sejsmografy w zasadzie, czyli urządzenia, które zarówno rejestrowały, jak i pisały na papierze trzęsienia ziemi. Tu zdjęcie takiego sejsmografu, w zasadzie to trzech sejsmografów, znajdującego się w Obserwatorium Geofizycznym w Raciborzu. Aby dobrze i prawidłowo rejestrować trzęsienie ziemi, potrzeba było nam aż 3 takich jednotonowych wadeł, czy też sejsmografów. Więc wyobrazić, że nie były to urządzenia kieszonkowe, ani proste w budowie. Takich sejsmografów najczęściej zapis był tak zwany analogowy, czyli bezpośrednio na zapis papierowy, w którym wszystkie te 3 pokazywały chylenie podczas przejścia fali sejsmicznej. Tego typu zapisy na papierowe już powoli wychodzą z użycia. Bardziej można je jeszcze zobaczyć na filmach. Natomiast w rzeczywistości w tej chwili mamy już pomiary dokonywane sejsmometrami cyfrowymi. Są to już urządzenia dużniejsze w porównaniu do tych jednotonowych wahadeł. Są to niemalże urządzenia kieszonkowe, których wielkość niektórych z tych urządzeń jest porównana choćby z kubkiem do herbaty. Oczywiście nieco bardziej skomplikowane urządzenia mają jeszcze troszkę większą wielkość, niemniej w porównaniu do jest to zupełnie przyzwoite. Tak, sejsmometry są sejsmometrami cyfrowymi, a zapis z nich jest już raczej podany bezpośrednio na komputer. W tym miejscu jest slajd dotyczący metody działania sejsmometru oraz pomiaru fal sejsmicznych. Z uwagi na potrzebę wyjścia z prezentacji, pokażę ją Wam na samym końcu. W układzie, skoro już wiemy, jak się mierzy fale sejsmiczne, to dowiedzmy się, co jest ta fala sejsmiczna, jakie są podstawy jej rodzaje. Otóż fala sejsmiczna jest to nic innego jak zaburzenie
środka geologicznego, który rozchodzi się od ogniska trzęsienia ziemi, czyli od tak zwanego hipocentrum do rejestratora. Chciałbym, żebyście zapamiętali definicję takiego hipocentrum. Otóż hipocentrum jest to ognisko trzęsienia ziemi, natomiast epicentrum jest to punkt położony bezpośrednio nad ogniskiem trzęsienia, znajdujący się na powierzchni ziemi i jest to punkt, do którego fale sejsmiczne dotarły jako pierwsze. Najczęściej wokół tego punktu epicentralnego wstrząs sejsmiczny od dużych trzęsień ziemi są najbardziej niszczące. Chodzi o rodzaje fal sejsmicznych. Mówimy tutaj na podstawowych dwóch rodzajach. Jest to fala tak zwana T, fala primary, tak zwana pierwsza, oraz fala S, czyli fala secondary, fala druga. Takie nazwy. Otóż tego, że te dwie fale są od siebie fizycznie troszeczkę inne i mają fizycznie troszeczkę inną prędkość. Fala P wchodzi do rejestratora jako pierwsza od trzęsienia ziemi i dlatego jest falą nazwaną falą primary. Natomiast fala S ma nieco inną właściwość, czyli nieco inne fizyczne właściwości i dociera do rejestratora jako druga. Z tego podstawowy pol fal został zrobiony w oparciu o te prędkości, czy też prędkości dotarcia do sejsmometru. Wyróżniamy tu falę P i falę S. Trzęsienia ziemi, jakie podstawowe fale sejsmiczne dochodzą do sejsmogramu, do sejsmometru. Teraz spróbujmy zdefiniować sobie, jak też można zmierzyć wielkość trzęsienia ziemi. Pewnie wiecie, zjawisk sejsmicznych na świecie jest dużo. Jak mówiłem, codziennie rejestrowane jest kilkanaście wstrząsów, które mogą być odczuwalne przez człowieka. Natomiast raz w czas na świecie pojawia się wstrząs, który potrafi być niszczący, którego wielkość siła często podawana jako tak zwana skala Richtera, osiąga tej skali na przykład 7 lub 8 lub 5. Że jest metod na zdanie siły, czy też zjawisk. Jedna z nich jest ta wspomniana przeze mnie skala Richtera, ale nie jest to do końca poprawne, o czym za chwilę. Natomiast możliwość wyznaczenia siły za pomocą tak zwanej intensywności. Cóż to skala intensywności? Otóż jest to skala, w której stopień mierzony jest według subiektywnego odczucia ludzi. Nie właśnie epicentrum, czyli na tak zwanym terenie epicentralnym. Przykładem takiej skali jest skala Mercalli. Natomiast drugi rodzaj skal jest to tak zwana skala magnitudowa. Jest to skala, w której wielkość mierzona jest bezpośrednio z odczytów sejsmogramów. I tutaj właśnie w tej skali mamy przykład magnitudy lokalnej, czyli popularnej skali Richtera, która jest do końca poprawna, dlatego że ta magnituda lokalna została przez pana Charlesa Richtera zdefiniowana tylko dla specyficznych warunków lokalnych w Kalifornii i to tyle w specyficznych zapisach
specyficznego sejsmometru. W tej używa się nieco innych skal magnitudowych. Najczęściej na przykład skala momentu sejsmicznego. Nie jednak nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły. No, wspomnieć być może w przyszłości będzie się na ten temat uczyć, że skala magnitudowa jest skalą logarytmiczną, co oznacza, że każdy następny stopień nie jest większy o 2, tylko o 10 od poprzedniego. I tak wstrząs o magnitudzie 5 jest mniejszy od wstrząsu o magnitudzie 6 10-krotnie, natomiast mniejszy od wstrząsu o magnitudzie 7 aż 100-krotnie. W mediach usłyszymy, że wstrząs miał magnitudę 7, powodował zniszczenia, a wstrząs o magnitudzie 5 spowodował inne zniszczenia. Możemy w łatwy sposób porównać sobie zakres tych zniszczeń z naszym skoczkiem w porównaniu z chciałbym, abyście przeprowadzili sobie bardzo proste ćwiczenie dotyczące fal za pomocą urządzenia mobilnego. Raz posiada najczęściej smart, też tablet, czy też laptop, w którym nie zdajemy sobie sprawy, jest zbudowany czujnik akcelerometryczny, czyli można powiedzieć prosty sejsmometr. Można bardzo dużo różnych aplikacji, najczęściej nazywają się one sejsmograf, sejsmometr, coś w tym rodzaju, które pomogą nam na wykorzystanie tego akcelerometru do badania, do dnia wydawanych przez nas samych. Chcę w wolnej chwili grać taką aplikację, poprzez tablet na podłodze, czy też na stoliku i spróbować generować uderzeniem falę sejsmiczną, w cudzysłowie, na takim stoliku, spróbować zmierzyć tego typu urządzeniem, jak tablet smart. Zapraszam na osobną prezentację dotyczącą ćwiczeń praktycznych prowadzonych na platformie cyfrowej IS-EPOS, która w bardzo prosty sposób pozwala wgłębić się w zagadnienia sejsmologii operacyjnej i na własne oczy przekonać się, jak dają zapisy wstrząsów sejsmicznych, rzeczywistych wstrząsów sejsmicznych, które mamy zarejestrowane na rzeczywistej sieci sejsmologicznej. Dziękuję serdecznie za